Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj znowu ze swojego domu. Dalej się, jak pewnie większość z Was, izoluje. Na szczęście mam dookoła ogród, więc nie jest tak źle. Ale dużo myślę o tym, co się dzieje na świecie i chciałem powiedzieć Wam o roślinie, która według mnie może pomagać przy koronawirusie. Nie znalazłem ani jednej wzmianki na ten temat w literaturze anglojęzycznej, ale myślę, że warto by ją spróbować. Jest to, i tutaj położyłem sobie, dlatego tak spoglądam na dół, jest to lilia. Popatrzcie, lilia ma takie cebule, żółte łuseczki. Te cebule są tradycyjnym lekiem medycyny chińskiej na słabe płuca, używanym szczególnie przy suchości płuc i suchym kaszlu. Nie wiem, dlaczego o tym się nie mówi. U nas uprawia się lilię głównie jako roślinę ozdobną, natomiast na Dalekim Wschodzie, w Chinach, w Japonii, tam się uprawia do jedzenia. I można ją kupić nawet w Polsce, w sklepach orientalnych. Pokażę Wam taki pakiecik. To są suszone właśnie cebule lilii ze sklepu chińskiego na Wólce Kosowskiej. To się nazywa po chińsku bai he. Tylko nie pomylcie tego z innym produktem. Nazywa się, liliowiec, po angielsku to dried lily flower, trzeba uważać. To są kwiaty suszone, ale nie lilii, tylko liliowce, one mają zupełnie inne właściwości. Oba te produkty są używane jako pożywienie w Azji. A tak wygląda sam liliowiec, jeszcze nie kwitnie, także nie mogę pokazać kwiatów liliowca i lilii, ale pokażę korzenie. Popatrzcie, że one są podłużne, też są często mięsiste i też można je gotować jako pożywienie, ale mają inny smak i inne właściwości. Natomiast lilia ma takie, wszystkie gatunki lilii mają podobne właściwości i takie żółte łuseczki, a więc nieważne, czy jest to lilia złotogłów, czy lilia tygrysia, czy jakieś inne gatunki, one wszystkie są bardzo podobne. Jest to jedno z klasycznych ziół medycyny chińskiej, używane w różnych mieszankach wzmacniających. Popatrzcie, tu mamy taką mieszankę właśnie częściowo kulinarną, a częściowo właśnie używaną do działań leczniczych. To się bardzo często podaje z rosołem. Na pewno Wam nie zaszkodzi. Oczywiście przy stosowaniu leków medycyny chińskiej musimy wziąć pod uwagę naszą konstytucję naszego ciała, czy mamy dużo gorąca, czy zimna i tak dalej. Natomiast przy osłabieniu płuc jest to klasyczne zioło. Być może znacie lekarzy z Chin, którzy w czasie koronawirusa stosowali tą roślinę. No bo aż dziwne, żeby jej nie stosowali. Bardzo będę wdzięczny za uwagi na ten temat. Jest to roślina oczywiście obecna też w kuchni chińskiej i japońskiej. Powszechnie znana, uprawiana właśnie w ogródkach normalnie jako roślina jadalna. Ostatnio dostałem też w prezencie przepiękną książkę o ziołach medycyny chińskiej. To jest książka, która nazywa się Chinese Herbal Legends. I tutaj autor tej książki opisuje legendę o lilii. Lilia, właśnie jak mówiłem, nie wiem, czy dobrze wymawiam, po chińsku uczę się chińskiego, ale nie jestem zbyt dobry w tonach. Bai he. On tłumaczy tę nazwę jako 100 osób. Bo ten pierwszy, to bai, to jest właśnie 100. Być może dlatego, że ma tyle tych łuseczek, tak? Taki jakby tłum się zrobił. Natomiast jak to legenda tłumaczy? Otóż kiedyś była wioska na wybrzeżu Chin i tę wioskę zaatakowali piraci. Porwali kobiety, porwali dzieci, porwali wszystkie dobra. Kobiety i dzieci zostawili na wyspie, a sami gdzieś tam popłynęli. Ale zaczął się straszny sztorm, kobiety się modliły do króla smoków, czy smoczego króla, który, żeby właśnie zatopił tych piratów, i on spełnił ich modlitwy. Piraci zginęli, no ale biedne kobiety z tymi dziećmi zostały na tej wyspie. No i okazało się, że właśnie na tej wyspie rosły lilie i oni zaczęli je jeść, odkryć, że w ogóle są jadalne, i dopiero po roku zostali odkryci przez lekarza, który przypłynął na tą wyspę zbierać lecznicze rośliny. I stąd właśnie jej obecna
nazwa. Warto ją w ogródku mieć, także dla bezpieczeństwa żywnościowego. Te cebule lilii są bardzo bogate w węglowodany i są bardzo sycące, także no, tak jak ziemniaki można je stosować. Oczywiście niestety są łatwym łupem dla gryzoni ziemnych. Norniki no, chętnie je zjadają bardzo, ale może nam się da coś tam uchować i otrzymać nowy produkt kulinarny, o którym byśmy w ogóle nie myśleli, że można go jeść. Pozdrawiam z Pietruszej Woli, cześć!